Dawaj, powiem. Wszyscy razem, wczoraj kółeczka stąd, spotykamy się tam, gdzie widzicie gumy na trawie. Dawaj, rozruszać się, półtorej kółka, wszyscy, jedna zwarta grupa, zaczynamy trening. Trwająca kilka dni przerwa reprezentacyjna była doskonałą okazją do tego, by niebiesko-czerwoni zregenerowali swoje siły i spędzili czas w gronie najbliższych. Po zasłużonym odpoczynku zawodnicy wznowili treningi i przygotowania do meczu z Lechią Gdańsk. Od razu po meczu z Jagiellonią otrzymaliśmy kilka dni wolnego, żeby odpocząć i fizycznie, i też przede wszystkim psychicznie, każdy, żeby się rozjechał do swoich domów i na swój sposób odpoczął, a później wróciliśmy bodajże w czwartek i mieliśmy trening w piątek dwa, graliśmy sparring, niektórzy grali więcej, niektórzy mniej, niektórzy odpoczywali. No i od tego tygodnia już mocno trenujemy, od wczoraj, dzisiaj dwa treningi, jutro również, także bardzo dobrze i mocno przygotowujemy się do tego spotkania. Niefortunny początek sezonu mógł spędzać sens powiek zarówno kibicom, jak i zawodnikom. Bilans meczów po pięciu kolejkach prezentował się niekorzystnie, jednak dwa ostatnie mecze przyniosły Gliwiczanom upragnione zwycięstwo. No właśnie czasami tak w piłce jest, że drużyna jakaś gra dobrze, a punktów nie ma, a czasami wygląda to troszkę gorzej, a zdobywa się punkty. No, byliśmy już w takim miejscu w tabeli, no, że już nie styl był tak ważny jak właśnie to zwycięstwa i to się udało dwukrotnie i mamy nadzieję, że te zwycięstwa teraz będą częściej. No ale mamy też taką nadzieję, żeby dołożyć do tego lepszą grę, bo wiemy, że gra nie była aż tak dobra. Mieliśmy trochę szczęścia, czy Kuba też pomógł. Jedziemy, długi krok, szerokość boiska, słab, głębszy oddech. Wygrane z Koroną i Jagiellonią odbudowały morale podopiecznych Dariusza Wdowczyka. Ale jak podkreśla Martin Kączkowski, drużynę czeka jeszcze wiele pracy. Zwycięstwa budują, wiadomo, ale też mamy taką świadomość, że dużo pracy jeszcze przed nami i żeby były kolejne zwycięstwa, musimy dołożyć do tego mocną pracę. No teraz była okazja, żeby popracować troszkę dłużej i na pewno te wcześniejsze zwycięstwa pomagają. W najbliższy poniedziałek Piast podejmie u siebie drużynę z Gdańska. Jakie cele zawodnicy stawiają sobie przed tym spotkaniem? Na pewno to nie będzie łatwy mecz, wiadomo, jak każdy w Ekstraklasie, mimo że Lechia ma aspiracje, żeby bić o czołowe miejsca, ale na ten moment są bardziej w dole tabeli, ale to potencjał tej drużyny jest bardzo, bardzo duży i przede wszystkim my patrzymy na siebie i chcemy zagrać dobry mecz. Musimy być jeszcze bardziej szczelni w defensywie. Wiadomo, że drużyny przeciwne w ostatnich dwóch meczach dochodziły do tych sytuacji, mimo że nie zdobyli bramki, ale mogli strzelić i myślę, że tu trzeba poprawić tą grę, no i też, żeby być jeszcze bardziej skutecznym w przodzie. Dziku, kończy urocz, masz luz, tak będzie zrobione. Chodź. W sztabie medycznym klubu doszło do zmian, bowiem funkcję szefa zespołu medycznego objęła dr Helena Zakliczyńska. Lekarzem klubowym przestał być natomiast dr Sławomir Zdonek. Nazywam się Helena Zakliczyńska, jestem specjalistą chorób wewnętrznych. Od bardzo wielu lat pracuję w podstawowej opiece zdrowotnej. Wcześniej, przed ukończeniem Akademii Medycznej, miałam okazję uczyć się w studium fizjoterapii, dlatego moje zrozumienie dla problemów fizjoterapeutycznych jest naprawdę duże. Zaczęłam współpracować bardziej z piłkarzami, którzy zgłaszali się do mnie na wizyty internistyczne i tak ta współpraca już się układa od prawie roku, tak bym mogła powiedzieć. A dlaczego Piast? No, jestem Gliwiczanką, cała moja rodzina, zwłaszcza mąż i świętej pamięci teść byli zagorzałymi kibicami Piasta, no i nie mogłabym inaczej. Dobrą wiadomością jest powrót do zdrowia Konstantina Wasiliewa, który zagrał 8 minut w reprezentacji Estonii w meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Cyprem. Jednak nie wszyscy zawodnicy będą do dyspozycji trenera w najbliższym spotkaniu. Wrócił do treningu z pierwszą drużyną Wasiliew. W zasadzie już od poprzednim meczu już brał udział, więc w pełnej dyspozycji, w pełnym przygotowaniu treningowym jest. Pozostają w takim treningu medycznym po zakończonym leczeniu, ale jeszcze trochę w trakcie rehabilitacji, Gerard Badia i Martin Bukata po kontuzjach, które przeszli, ale jesteśmy dobrej myśli. Niestety trudno mi powiedzieć, w którym momencie oni będą mogli wejść do pełnego treningu. Są w takiej fazie przygotowawczej. Wszystko się dzieje dobrze, żadnych dolegliwości nie mają i naprawdę w dobrym kierunku to zmierza. Zdumienie może budzić szybkie tempo leczenia kostki Martina Bukaty. Przyznam szczerze, że sama jestem tym zaskoczona, jak to szybko poszło i jak go widziałam tutaj po tym całym leczeniu i rehabilitacji, to zrobiłam szerokie oczy, że już w takiej jest formie. Możemy się tylko cieszyć. To znaczy, że ma bardzo dobre siły regenerujące, jest bardzo zmotywowany do tego, żeby ćwiczyć, rehabilitować się i żeby wrócić do gry jak najszybciej. Podczas sobotniego sparingu w Oławie kontuzji doznał także Aleksander Jagiełło. Oleg Jagiełło
jest w pełnej dyspozycji. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tym, że nic wielkiego się nie stało, aczkolwiek będziemy się oczywiście problemowi przyglądać. Martin Kączkowski nie ukrywa, że doping kibiców przy Okrzei jest dla drużyny niezwykle ważny. Serdecznie zapraszam wszystkich kibiców. Mamy nadzieję, że odwdzięczymy się dobrą grą i przede wszystkim zwycięstwem i wspólnie będziemy się w poniedziałek o około 20:00 cieszyć ze zwycięstwa.